Cześć! Cześć, Róża! Cześć, dawno cię nie było u nas. Cześć! No właśnie dawno. Myślałam, że już się nie spotykacie. Cześć! Fajnie, że jesteś! Jejku, to zapraszamy na naleśniki. Gosia zrobiła takie zarąbiste, że musicie skosztować. Naleśniki to ja bardzo chętnie. Chodźcie, wszyscy razem zjemy. Zuza już wcina. O, ten zapach. Cześć, Zuza, dawno się nie widziałyśmy. No. Ojej, naprawdę jakoś nie zauważyłam. Co tu, krzesła brakuje? Pokażę. Seba, przynieś krzesło. Dobre, nie. Już, już. Ja wiem u siebie. Nie, Seba, nie, ale Zuza, jest nie, dzięki. Ty już masz. A co się stało? Pokłóciła się z mamą. Dobra, możemy już jeść? Ale no pewnie, że możemy jeść, no przecież kochanie, one tak pysznie wyglądają. Zobacz to. Gosiu, ten zapach mnie z łóżka za nos wyciągnął. Dodałam tylko wanili do mleka. Skromna jesteś, tylko. A ty nam co, nie muszę do kibelka. Sorki. Dzięki. Czego chcesz? Wiedziałam, że zrobisz taki problem, jak przyjdę tu z Różą. To po co ją przyprowadzałeś? Bo to jest moja dziewczyna. I po tamtej akcji ostatniej specjalnie tu nie ściągam, żeby cię nie urazić. Ojej, jesteś przemiły, naprawdę. I wiesz co? Koniec z tym. Róża tu będzie teraz przychodzić częściej. Będzie tu nocowała i musi się przyzwyczaić. Okej, okay, super. Coś jeszcze? Tak. Zmień nastawienie, bo to jest mega idiotyczne, kiedy ja wchodzę z Różą do kuchni, a ty, pani Obrażalska, sobie z talerzykiem wychodzi. To nie moja wina, że jak na was patrzę, to ma problemy z trawieniem. A mogłabyś udawać trochę milszą? Nie jestem po to, żeby cię uszczęśliwiać. Okej. Okay. To skoro tak, to idź sobie proszę iść do kuchni, a ja biorę Różę do pokoju. Wielkie dzięki, wszystko okej? Okay? Zjemy na leśniku? Tak, ja mam ochotę na ciebie. No co fajna ta Róża, nie? Nawet. No. Oczywiście. No i? Rozka jest super, nie? A kolego na sobie daje w tej fundacji radę dla rozhistoryzowanych lasek, czy ja nie wiem. Tylko nie dla rozhistoryzowanych, okej? Okay? Ona pomaga dziewczynom w przyjściach. Ojej. Podziwiam ją za... Święta Róża bez kolców. Może postawcie jej jeszcze kapliczkę, co? A ty, Iwona, mogłabyś sobie darować te zachwyty nad tą nudziarą. Zuzka, ale ja się nad nią wcale nie zachwycałam. Ty, co ty masz do Róży, bo nie wiem. No jak to co? Że się podoba Adrianowi, to jest proste. No. Super mądra! Jezus, jaka fajna ta Róża. Naprawdę, nie mogę tego słuchać. Jest fajna, mądra, więc... No w sumie. Dobra, Sobczak, zamknij się. W ogóle możecie się wszyscy zamknąć. Naprawdę, teraz chcecie dobić Zuzkę? Ale przepraszam bardzo, co to jest nasza wina, że Róża jest spoko i że życzymy im dobrze? Tak, jak tak ją uwielbiacie, to może ja się wyprowadzę i ona się tutaj wprowadzi, co?